Tak, to jest właśnie film Bullhead, czy Runskop, jaki jest oryginalny belgijski tytuł. Jeszcze tam było kilka innych chyba na Filmwebie z tego, co widziałam. Tak, tytułów jest sporo. Postanowiliśmy przyjąć Głowę byka. To jest chyba najbardziej rozpowszechniony tytuł. I adekwatny. I adekwatny, dokładnie, do treści tego filmu. Widzieliście już, że tam była nominacja za najlepszy film nieanglojęzyczny. Tutaj trochę tak mówimy o tych Oscarach, ale czasami warto zwrócić na nie uwagę właśnie pod kątem tego, jakie filmy dostają nominacje za film nieanglojęzyczny. Na przykład mnie to ściągnęło i ja o Głowie byka słyszałem już w 2011 bodajże 11 lub 12 rok, kiedy była gala Akademii. Tam wtedy ten film został wyróżniony nominacją. On zwrócił moją uwagę, a wrócił do mnie podczas oglądania wywiadu z Marcinem Kowalczykiem, który ten film bardzo polecał, na którym zrobił dość duże wrażenie, więc postanowiłem go ściągnąć tutaj do drugiego obiegu i o nim powiedzieć. Krótko o fabule. Fabuła dotyczy hodowców bydła, którzy szprycują je wiadomo, w celu rozrostu anabolikami różnej maści. I opowiada o jednym z tych hodowców, który w dzieciństwie został okaleczony. I może już się powstrzymam od dalszego. To jest tak naprawdę to, co możemy zdradzić i też tak sobie pomyślałam, jak Sebastian opowiadał o imigrantce, że o imigrantce tak naprawdę można opowiedzieć fabułę i nic więcej. Tak tutaj mam wrażenie, że jest masa rzeczy, o których można powiedzieć. Przede wszystkim jest niesamowity scenariusz, niesamowicie stworzony bohater. O którego możecie teraz oglądać na zdjęciach. I powiem szczerze, na warsztatach, na których byłam całkiem niedawno z panem Pawłem Salą odnośnie właśnie pisania scenariuszy, pan Paweł Sala powiedział, że w scenariuszu chodzi o to, żeby twórca rzucał kłody jak największe bohaterowi pod nogi. I tutaj tych kłód jest cała masa. Bez szansy na zemstę, bez... No, tak naprawdę. Wiadomo, że ta historia nie wiedzie do radosnego punktu, nie ma na niej rozwidlenia. Natomiast czy to jest bardzo mocne kino? To jest mocne kino i na pewno to nie jest łatwe kino. To jest taki film, który na mnie zrobił wrażenie takie, jakiego chyba dawno żaden film nie zrobił. Im więcej się ogląda filmów, tym mniejsze się wrażenie, tym człowiek się bardziej jakoś chyba powstrzymuje wrażliwość swoją. Natomiast to jest film, który naprawdę powalił mnie na kolana i całą fabułą, i różnymi scenami, i jakby tym, jak odczuwałam też, jest absolutnie, ma kilka takich scen, które ciężko jest po prostu zostać obojętnym. Tak, świetnie tu jest reżysersko. Znowu opozycja do imigrantki. Tutaj te sceny, które są kluczowe dla rozwoju fabuły, są kapitalnie wygrane pod kątem emocjonalnym. Mm-hmm. Czy sama scena wstrząsająca, sama scena okaleczenia, czy, no już nie będziemy zdradzać, ale punkty zwrotne tej fabuły, to wszystko jest fantastycznie wyreżyserowane. I zagrane bardzo minimalistycznie, nie jednocześnie, tak, ale genialnie, naprawdę. Fantastyczna rola Matiasa Schenersa, specjaliści od belgijskiego niemieckiego mogą mnie poprawiać. Jest to jedna z najtrudniejszych ról do zagrania, dlatego że ona skupia się tylko i wyłącznie na tym, co wewnątrz. To jest najcięższy rodzaj roli do zagrania, bo nie ma tutaj fajerwerków. Tak naprawdę jest bardzo ważna fizyczność w aspekcie tej roli, bo tam skupianie się na cielesności ma też kluczowe znaczenie w fabule tego filmu. Natomiast sama rola do odegrania to jest po prostu wulkan emocji, które tak naprawdę nie wychodzą na ekran, a są trzymane głęboko w środku w ciele aktora i to jest po prostu koncert, to co robi Matthias Schoeners na ekranie. Nie jest też tak, rozmawialiśmy chwilkę, że pewne rzeczy zastanawialiśmy się, bo tam jest też wątek taki niby komiczny,
Zastanawialiśmy się z Sebastianem, jak to się nam podobało. I chyba trochę nam się nie podobał. Nie chodzi o to, że jest źle zrobiony, bo to jest, mam wrażenie, że gdyby wyjąć ten wątek i zrobić osobną etiudę na temat dwóch panów mechaników, to byłby fajny film, tak, to byłaby fajna etiuda. Natomiast tutaj trochę to nie pasuje jednak. Gdzieś tam człowiek chce wrócić do tego, co przed chwilą się zdarzyło i się zapytać, dlaczego, czemu tak. Tak, panie scenarzysto. Bo to jądro historii jest na tyle mocne, że ono nie wymaga już nadbudowy akurat w tym wątku. Także to jest taka jedno małe zastrzeżenie od nas. Natomiast to jest film konieczny do zobaczenia. Niestety na razie można go dostać tylko przez Amazona, ale wyszła specjalna edycja Blu-raya i DVD, więc jeżeli chcecie zainwestować w jakiś film, to na pewno w ten film warto. Mamy też nadzieję, że może jakiś dystrybutor się dowie, że taki świetny film umknął, bo naprawdę to... To jest zaskoczenie, że ten film nie wszedł na polskie ekrany. To jest film, który w miesięczniku kino byłby na pewno w zakładce Zobacz koniecznie. Tak, tym bardziej jeszcze to, w jaki sposób on łączy gatunki, bo to jest rasowy dramat z kinem gangsterskim, a to wszystko przeplata się w taki sposób. Dramat psychologiczny, tak no, naprawdę, to jest... Nie do zaklasyfikowania, trzeba dużo słów, żeby opisać faktycznie gatunek. Tak. Sposób wyważenia tych gatunków i łączenia ich ze sobą jest tutaj imponujący. To, co możemy powiedzieć o epilogu związanym z tym filmem, to jest przejście, właściwie ściągnięcie przez Amerykanów do Hollywood reżysera tego filmu, czyli Michaela Roskama. On będzie, właściwie już zrobił film z Tomem Hardym. W drugoplanowej roli pojawia się też znany właśnie z Głowy Byka Matthias Schoeners. Zrobił film z Tomem Hardym już dla Hollywood, także jesteśmy niesamowicie ciekawi, jak on sprawdzi się na amerykańskim gruncie, no bo w swoim rodzimym kraju dał naprawdę popis ogromnego talentu, który mamy nadzieję zostanie dobrze wykorzystany. No to też jest taki znak, że kino belgijskie też się liczy, bo mało chyba słyszeliśmy o filmach belgijskich do tej pory. Podobnie jak o muzyce. Muzyka Hooverphonic jest jedynym zespołem, który znam belgijskim. Natomiast po też W kręgu miłości, który też miał bardzo dobry scenariusz i był ciekawym filmem, na pewno jakoś tam zaznaczającym się. Ten film po raz kolejny pokazuje, może to tak jak z rumuńskim kinem troszkę. Może będzie nowa fala, no, naprawdę życzę tego, bo to, co na razie pokazali Belgowie, jest kapitalne, chociaż trudne, ale takie filmy... Dla przyjemności i przeczołgania się po prostu po tym scenariuszu warto obejrzeć. Tak, to też naszym obowiązkiem jest tutaj ostrzeżenie, że jest to naprawdę bardzo mocne kino i wrażliwi mogą oglądać z mniej wrażliwymi, w tym sensie, że są naprawdę mocne sceny. Ale wiesz co, myślę, że jak wrażliwy będzie oglądał, to nawet jeżeli będzie bardzo przeżywał, bo ja akurat też strasznie przeżywałam poszczególne sceny, ale po prostu będzie chciał zobaczyć dalej, tak? Bo i postać hipnotyzuje, i scenariusz, naprawdę magnetyzm pełną gębą tutaj działa. Dokładnie. No i sama tematyka jest też bardzo ciekawa. Tak, taka na czasie. Dokładnie, i na czasie, i nieeksploatowana w wielu filmach, poza dokumentami, bo dokumenty już brały się ale bardzo ciekawie, za ten moment, natomiast fabuła nie. Pozostaje nam jeszcze raz podkreślić, że Głowy Byka trzeba szukać i oglądać ją